Cześć, to Ernest! W tym filmiku powiem, jak wykonać wyzwania 4 tygodnia oraz pokażę wam lokację nowych Fortbytów. Zanim zaczniemy, to uwaga, w tym tygodniu nie ma sekretnej gwiazdki. Sekretna gwiazdka do zebrania jest co 2 tygodnie, co oznacza, że następna będzie w 5 tygodniu wyzwań. Poza tym pamiętajcie, że po wykonaniu wyzwania możecie wyjść z meczu. Wtedy też wam się ono zaliczy. Okej, ten tydzień jest pełen powtórek. Będziemy musieli wylądować w paru miejscach, zdobyć eliminacje w wybranych miejscach itd. Jest jednak jedno wyzwanie podzielone na etapy, które wymaga znajomości kilku lokacji. Pierwszy etap tego wyzwania mówi nam, że za zadanie mamy zatańczyć w środku hologramu głowę pana Pomidorka. Aby wykonać to wyzwanie, musicie udać się do Mega Marketu. Tutaj w dokładnie tym miejscu jest hologram pana Pomidorka. I tutaj też ma uwaga, dobudujcie się do niego tak jak ja. Musicie być ostrożni, aby nie zniszczyć jego projektora. Po tym meczu odblokuje wam się drugi etap wyzwania i tym razem trzeba zatańczyć w hologramie głowy Durburgera. Ten hologram jest w neo wykrzywiony. Pan Burgerek ma własny drapacz chmur, a na szczycie hologram jego maskotki. Tutaj tak samo wystarczy zatańczyć. Ostatni, trzeci etap tego wyzwania rozkazuje nam zatańczyć na ogromnej głowie pierożka. Głowa pana pierożka za to znajduje się w pogodach pomyślności. Jeden z budynków w tej miejscówce to jego restauracja. Łatwo go zauważyć. W tym przypadku musimy wykonać emotkę na nim, nie w nim. Dobra, to tyle z wyzwań tygodnia. Teraz pozwólcie, że pokażę wam nowe aktualne i nadchodzące Fortbyty. Pamiętajcie, że w opisie podałem minuty, kiedy pokazuję którego Fortbyta. Tak, gdybyście szukali jakiegoś konkretnego. Zacznijmy od Fortbytów, których na czas nagrywania tego filmiku jeszcze nie ma na mapie. Ale wkrótce powinny stać się dostępne. Dzisiaj na Fitasy na przykład, do zebrania powinien być Fortbyte numer 91, którego można znaleźć w miejscu ukrytym na ekranie wczytywania numer 4. Ten Fortbyte do zebrania będzie w łazie odpoczynku, a dokładniej w bankomacie pod kafejką gamingową. Musicie ten bankomat zniszczyć. Ten Fortbyte powinien stać się dostępny już dzisiaj o 15, gdy wejdę do wyzwania 4 tygodnia. Następny Fortbyte, który będzie dostępny za kilka dni, to Fortbyte numer 68. Ten Fortbyte będzie do znalezienia w śnieżnym miasteczku w sklepie z książkami. To nas wysyła do tego oto filtrowego budynku sklepu McGuffin. Nazwa miejscówki to Sielskie Sioło. Po wejściu na górę schodami Fortbyte powinien pojawić się nad dywanem. Pamiętajcie, że jeszcze go nie ma w grze, ale w ciągu kilku dni będzie. Na ten moment ukryty jeszcze jest Fortbyte numer 88. Ten Fortbyte będzie do znalezienia w lokacji J3 na mapie. To nas wysyła do tego fragmentu mapy, ale dokładnie Fortbyte będzie w okolicach tego drzewa. Przechodząc już do tych dostępnych Fortbytów, to Fortbyte numer 74 jest do znalezienia w szafce dokumenty w piwnicy domu na pustynnym wybrzeżu. Mowa tu dokładnie o tym oto domu Johna Wicka. Zniszczcie środkową część podłogi w garażu i w tej metalowej szafce skrywa się Fortbyte. Dalej, Fortbyte numer 31 do znalezienia jest nad kraterem meteorytu. Tym razem musimy wybrać się do tego oto w połowie zniszczonego hangaru. Przy tabliczce znajdziecie Fortbyte'a. Fortbyte numer 50 za to, do zebrania jest tylko w nocy w ruinach zamku na szczycie góry. Ruiny zamku są tutaj, a Fortbyte skrywa się tam, gdzie zaraz wyląduje. Tutaj mała uwaga, tylko w nocy można zebrać tego Fortbyte'a. Ja zacząłem mecz w trybie na parzanka i po prostu poczekałem. I gotowe. Nawet jeszcze nie jest tak ciemno, a Fortbyte już jest dostępny. Fortbyte numer 62 jest dostępny z plecakiem Kyo, na północnym krańcu mapy. Aby go móc zebrać, musicie założyć na plecy dowolny styl tego oto zwierzaka. Teraz udajcie się tam, gdzie zaznaczam. To jest niedaleko złomowiska. Fortbyte powinien pojawić się nad kamieniem. Teraz pokażę lokację Fortbyte'a numer 77. Ten Fortbyte jest w knajpie Taco przy torze wyścigowym na pustnej części mapy. Zobaczcie sami. Fortbyte numer 41, już ostatni w tym odcinku, jest do zebrania w Durburgerowni, ale najpierw musicie wyekwipować tą oto emotkę. Jak już macie, to udacie się w to miejsce w Nowych Krzywionych. Po użyciu tej emotki odblokuje wam się Fortbyte. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym.